Dawno, dawno temu w pewnym bajkowym kraju żyli sobie król i jego śliczna córeczka Śnieżka. Matka królewny zmarła wkrótce po jej narodzinach, zaś ojciec po kilku latach ożenił się ponownie. Macocha poświęcała pasierbicy mało uwagi, ponieważ interesowała ją jedynie własna uroda. Była bowiem niespotykanie piękną kobietą. Dzięki czarodziejskiemu eliksirowi udało jej się niegdyś zmniejszyć swój za długi nos i od tej pory cały swój czas poświęcała ważeniu upiększających mikstur. Miała również magiczne lustro, które odpowiadało na pytania, jeśli zadawało się je podczas pełni księżyca. Królowa zawsze wtedy pytała: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A zwierciadło nieustająco odpowiadało: tyś, pani, piękna jak gwiazda najjaśniejsza, nie znajdzie się inna od ciebie piękniejsza. Co wprawiało pięknotkę w bardzo dobry nastrój na cały następny miesiąc. Mijały lata. Król był zakochany w swej urodziwej królowej, która także była w sobie zakochana. A Śnieżka tymczasem wyrosła na prześliczną pannę o śnieżnobiałej cerze i hebanowych włosach. Pewnej nocy, gdy księżyc był w pełni, macocha jak zwykle zapytała zwierciadło, kto jest najpiękniejszy w świecie. Jakież ogromne było jej zdumienie, gdy lustro odrzekło: tyś, pani, piękna jak gwiazdy na niebie, lecz Śnieżka się stała piękniejszą od ciebie. Królowa tak się zdenerwowała, że całą noc obmyślała, co tu zrobić, by odzyskać tytuł najpiękniejszej. Następnego dnia wezwała do siebie nadwornego myśliwego, któremu nakazała wyprowadzić Śnieżkę w najdziksze knieje, podać jej bardzo mocny, usypiający eliksir i porzucić na pastwę wygłodniałych leśnych zwierząt.